Kontrola na szosie. Tym razem przeprowadzają ją wspólnie milicja, ORMO i inspektorzy przedsiębiorstw transportowych. Proszę, dowód rejestracyjny, kartę drogową. Oszczędność paliwa nas obowiązuje, prawda, proszę pana? Spółdzielnia pracy Warsep, Warszawa. Lecę do Grójca. Proszę skierować do zakładów mechanicznych w Ursusie. Czemu bez ładunku pan jedzie? Musiał do PSK się zgłosić i pobrać ładunek, proszę pana. Pan pozwoli do nas tam do samochodu, sporządzimy raport. Zobaczy pan, dlaczego pan jedzie bez ładunku. No, nowy przepis jest bardzo ostry i ktoś personalnie będzie obciążony. Grudniowe zarządzenie premiera o oszczędności paliw wymaga także maksymalnego wykorzystania taboru ciężarowego. Zbyt wiele ciężarówek wozi powietrze. Czy ktoś by zgodził się na takie transporty za własne pieniądze? Likwidacja tzw. pustych przebiegów, obowiązek maksymalnego wykorzystania tonażu, temu celowi służą nowe zarządzenia w transporcie drogowym, który z roku na rok odgrywa coraz większą rolę w gospodarce krajowej.